Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kaito, a to drugi odcineczek z gry Warframe. Tym razem będzie to typowy poradniczek dla takich typowych warzyw jak ja. Zapraszam. Bang! Zacznijmy może od modów i ulepszeń, bo to jest tak, że w każdym okresie życia faceta, ewentualnie kobiety, nadchodzi taki moment, kiedy osiągają już tą maksymalną rangę i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No to ja wam powiem, dobra, wchodzicie sobie na przykład, macie sobie broń, nie? Wszystko ładnie, pięknie. No i patrzcie, no to tutaj jest pojemność tylko na 30, no to co, ja tu włożyłem 3 mody zmaksowane prawie, że... I co ja mam dalej robić? No to wchodzicie sobie w działania i dokładacie sobie ogniwo Orokin. Ogniwo Orokin sprawia, że pojemność waszego wyposażenia jest zwiększona o kolejne 30. Dodatkowo, polaryzacja. Na czym to polega? Tu musicie mieć formę. Takie coś, taka forma sprawia, że na przykład sobie tutaj, to ci się pojawi okienko, kolejne i wkładasz sobie tą kartę. I się bawisz dalej, nie? Wszystko ładnie, pięknie. Ogarniacie? Mam nadzieję. Jak zdobywać ogniwo Orokin? Na przykład ja sobie ostatnio zdobyłem, ulepszyłem sobie Warframe'a i już mam 60 pojemności. Skąd? No nie wiem, no jest event na przykład. Robisz sobie zadanka eventowe, wchodzisz sobie, dostajesz sobie kredyty, wchodzisz sobie w oferty Gwiezdnego Szlaku, panie kochane, i tutaj masz różne dziwne, zabawne rzeczorki, nie? O których jeszcze wrócę, nie? Ale tu masz na przykład katalizator, okej, z katalizorów, tu masz reaktor. Bawmy się, nie? Czajcie, bajka. Dobra, druga sprawa. Mody ulepszamy za punkty endo zdobywamy. A to zaraz wam powiem. Zacznijmy od modyfikacji. Bazowo. Zębaty magazynek ma plus 5% obrażeń tnących dla karabinu. Nadusimy na niego, zrobimy fuzję. Zróbmy sobie na przykład, że na najwyższą rangę. I teraz tak, to będzie kosztowało 310 punktów endo i prawie 15 tysięcy kredytów. No i baja bongo, i tutaj obrażenia tnące plus 30%, no fajna stata, nie? Tylko co to jest ten drenaż, nie? I to czemu to się na czerwono pali? No to się pali na czerwono dlatego, że drenaż to są te punkty tej pojemności, które będą wymagane, żebyś mógł sobie wsadzić ten mod do twojego wyposażenia, jakiegokolwiek tam chcesz. Dobra, bo ja tu miałem jeszcze powiedzieć o endo. Najlepiej zdobywać z eventów. Tylko do zrobienia tego eventu jest wymagana ranga trzecia. Ja akurat mam, odblokowałem niedawno. To już dopiero zaczynam, ale już 70 godzin jest. W sensie, nie osiągnąłem trzeciej rangi po 70 godzinach. Raczej po 20 gram drugi raz, więc to tak ogólnikowo tylko. Dobra, najwięcej z eventów. Druga sprawa, szczeliny pustki. Tutaj, panie kochany, tu też dużo się dostaje rzeczorków. Ewentualnie najlepiej jakaś do farmienia jest obrona, jakakolwiek misja obrony. I zostańcie tam jak najdłużej. Bez kitu, zostańcie tam jak najdłużej. Co to są te relikty? Relikty, no panie kochany, no bo panie kochany, ja tam widziałem na początku gry, mogłem wybrać tylko 3 Warframe, ja widziałem, że jest dużo, dużo więcej. O co tam chodzi? No to panie kochany, ja już ci mówię, masz relikt. Fajny relikt, nie? Z każdego reliktu dostajemy coś inaczej. Na przykład z reliktu tego M5 dostajemy sobie schemat Atlasa, jakiś tam Redemere, Prime, Oszcze i tak dalej, nie? No ale zauważcie, że to jest każdy z innej parafii i tak ciężko w ogóle cokolwiek zdobyć, no bo jest dużo tego szajsu. I trzeba robić wszystkie i wszystko, żeby na przykład zdobyć coś, co nas serio interesuje. To jest akurat śmieszne i słabe, no ale no niestety nie. Złożycie, potrzebny jest wam schemat, macie schemat, macie resztę pokazaną, Wukong Prime, neurooptyka, powłoka, systemy i ogniwo Orokin razy 5. Także no nie jest to łatwe, żeby to stworzyć, ale gra jest właśnie taka, żeby coś osiągnąć, to trzeba jednak grać. Dobra, kolejna sprawa, macie, z misji dostaniecie sobie pieska. To jest mój dogę, nazywa się Kara, bo kara ludzi za ich zbrodnie. W każdym razie, to jest Kubrow,
Sasza. Sahasa. Ja wolę mówić na nią Sasza. Lepiej brzmi. One tam znajdują itemki w ziemi, przynoszą, dają. Super sprawa, nie? Bez kitu. Tylko tak, co... Słyszeliście pewnie, że ktoś tam wiele razy pewnie widzieliście jakieś super wykokszone postacie, które chodziły z takimi dziwnymi, chudymi kotami. To są kawaty, moi drodzy. I żeby zrobić sobie takiego kawata, trzeba raz mieć schemat, najlepiej z dojo, czyli musicie się wcisnąć gdzieś tam do jakiejś gildii i wysępić od nich schemat na kawata. Druga sprawa, jak już macie schemat, musicie jeszcze zrobić 10 skanów kawatów. Gdzie można zrobić sobie skany kawatów? Ja na przykład... są dwie opcje. Ja na przykład na Cetus nocą kawaty się pokazują. Można je skanować, why not? Druga sprawa, no to już na wyższym levelu. Wchodzicie sobie na ten tutaj, o, wrak śmieszny. I to jest pełno kawatów. Pełno. A czym macie zeskanować te kawaty? Kawaty zeskanujecie za pomocą skanera kodeksu, to jest tu, o ten szajs. Powinniście takie coś mieć. I co? Skanujecie tylko tak, jest 15%, że zeskanujecie poprawnie, a potrzebujecie 10 tych skanów, więc no trochę się naskanujecie jednak, nie? To jednak trochę, no, jednak wam trochę zejdzie. Czy ja o wszystkim powiedziałem? Jak chcecie sobie coś kupić kosmetycznego, taki tip, przeczytajcie do jakiego Warframe'a to jest, to jedna sprawa. Druga sprawa, mamy sobie, o tu mam Kronus ranga 29, ja bym chciał szybciej nabić na nim level, to robimy sobie wyposaż, brak, w ten sposób cały ekspleci tylko na tą broń. Także czym ja się posługuję? Gównem, początkowym gównem, ale za to ulepszenia. Szybki spust, plus 60% szybkostrzelności. Gwintowanie, plus 120% obrażeń. I pojemność magazynka, co daje nam w sumie magazynku jest 78 pocisków. Każdy trafia za 40, a z racji tego, że jestem Voltem i robię taką tarczę bzi-bzi, i jak strzelam przez tą tarczę, to zadaję większe obrażenia, więc to jest dobry patent. Tak, wydaje mi się, że to jest chyba jedno z lepszych rozwiązań, które mogłem dotychczasowo zastosować. Dobra, czy już o wszystkim powiedziałem? No, macie schemat, macie skany, robicie sobie kawata. Tu nic. O tym mówiłem. W razie jeszcze jakichkolwiek pytań, pytajcie, postaram się wam odpowiedzieć. A w tym momencie to będzie na tyle w tym odcinku. Zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy, do lajkowania i do sprawienia, żeby czerwony przycisk stał się szarym. I walnijcie se dzwona. Kto wie, ten wie. Cześć.